Cześć, jestem Magda Łupierz. Od zawsze chciałam mieć pełne i ładne usta, dlatego zdecydowałam się na udział w konkursie w Atlanta Clinic, który wygrałam i bardzo się z tego powodu cieszę. Czekam na dalsze efekty. Ludzie mogą cudnąć usta. Wybrałam do tego sobie preparat Resilient Kings. To jest bardzo dobry preparat i do modelowania ust, i do dodawania im troszeczkę takiej objętości. On bardzo jest plastyczny, dobrze się układa w ustach i tutaj bardzo ładny, naturalny efekt. W przypadku tej pacjentki mamy młode usta, ale jest asymetria. Górna barwa jest mniejsza niż dolna, jeżeli chodzi o objętość, ponieważ szerokością są podobne. Natomiast objętość dolnej wargi jest w porządku. Troszeczkę są przesuszone i nadbliżymy je przy okazji tego zabiegu. Natomiast ta górna warga jest nie dość, że wycofana, to taka pusta, nazwała się tam pustą, czyli ta praktycznie, zwłaszcza przy uśmiechu, kiedy pani się uśmiecha, ona znika, opierając się na górnych zębach. W związku z czym chcemy dodać objętości w obrębie górnej wargi, nawilżyć dolną, uzyskać symetrię i do tego będziemy używać Resilient Kiss i piłeczki. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-four weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many ongoing. Two, too crazy and I got three, bad ones and they ready. Four, a good time, so now this is really good. You can't remember. Good. Good. Thank you. Thank you. Wow, teraz widać, jak się czują. Ale właśnie, no bardzo. Zawsze ta kuchnia znikała, nie? A teraz nie. Wow, ale dzięki. Bardzo mi się podoba. Bardzo nam to dziękuję. No przy tym uśmiechu to był ten makament, nie? No, ja nie było widać, a teraz nie. Ale fajnie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj spotykamy się z pacjentką na kontrolę po zrobieniu ust w wyniku akcji rekomendacji przeprowadzonym przez firmę Galderma. Śliczna młoda dziewczyna zgłosiła się z problemem zbyt małych ust, a właściwie chodziło o to, że górna warga przestawała być widoczna w momencie, kiedy w pełni się uśmiechała. I udało nam się wymodelować usta, wyprofilować je, przede wszystkim uzupełnić te niedobory czerwieni wargowej właśnie w obrębie górnej wargi. I uważam, że usta wyglądają bardzo ładnie, symetrycznie i tak naprawdę gdyby nie to, że właśnie rozmawiamy o tym i wy nas widzicie, to nikt nigdy by się nie zorientował, że cokolwiek było robione, ponieważ no, wygląda to absolutnie naturalnie i cudownie. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu, no i teraz chcę zapytać ciebie, jak ty się ze sobą czujesz? Też się czuję bardzo dobrze. Przede wszystkim chciałabym podziękować, bo przede wszystkim był to taki mój największy kompleks, więc czuję się teraz przede wszystkim bardziej pewna siebie i dziękuję bardzo. Dzięki. No wyglądasz ślicznie. Powiedz mi tak, bo wspomniałam o tym, że ja widzę ciebie zupełnie naturalnie i uważam, że no tak po prostu, tak się urodziłeś, tak miało być. Czy ktokolwiek zauważył zmianę, czy jak postrzegają ciebie inni? Jedynie na początku, jak gdzieś tam przyjaciele albo rodzina gdzieś mnie widziała, no to wiadomo, były jakieś tam początkowe siniaki, ale teraz nikt nie powiedziałby, że miałam powiększane usta i w sumie o to chodziło. I chciałam, żeby to było tak widoczne, więc... Cieszę się, wyglądasz pięknie, gratuluję. Dziękuję. Super. Byle tak dalej.